Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Komitet będzie miał moje nazwisko. To nie jest komitet i szyld partyjny, mówił podczas spotkania z mieszkańcami i dziennikarzami Roman Szełemej, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta Wałbrzycha. Pełniący funkcję prezydenta Roman Szełemej podjął decyzję o starcie w wyborach. Wiem, że Państwo, znając mnie, wyrazili wolę czy też gotowość do wspierania mnie w tym, co zamierzam dzisiaj ogłosić, a zamierzam ogłosić, że i właśnie niniejszym to ogłaszam, że podjąłem decyzję o startowaniu w wyborach na prezydenta Wałbrzycha VII. Poza poczuciem, że to jest jakiś ważny moment, to jest to moment dla mnie niezwykle ciężki. Ciężki dosłownie i w szerszym kontekście. Nigdy nie planowałem swojego drogi życiowej, zawodowej, żeby ona kończyła się na etapie urzędnika, nawet tak szacownego jak prezydent miasta. Jak twierdzi Szełemej, podczas spotkań z mieszkańcami nigdy niczego nie obiecywał, co odróżniało go od innych. Teraz trzeba się zabrać wspólnie do roboty. Ja pozwoliłem sobie poprosić z Państwa kilka osób, przede wszystkim z obecnym tutaj panem doktorem Wiktorem Jaremko, zarejestrowanie komitetu wyborczego, który będzie miał moje nazwisko. Chcę przez to nie, powiedziałbym, symbolicznie, ale odzwierciedlając moje własne poglądy, pokazać wyraźnie, że nie jest to komitet i szyld partyjny, nie jest to komitet i szyld ugrupowań, które mają trwałe miejsce na naszej scenie demokratycznej, tak bym to powiedział, ale jest to pomysł mój na to, żeby dość wyraźnie oddzielić grubą kreską to, co było w Wałbrzychu niedobrego, kontynuować to, co będzie, co jest dobrego, a dobrego to są przede wszystkim pomysły, ludzie i to, co się w ostatnim czasie udało nam wspólnie Państwu, poprzednim władzom zrealizować. Co przesądziło o podjęciu decyzji o starcie w wyborach? Między innymi listy, sugestie, maile i prośby mieszkańców, by startował. W wyborach prezydenta Wałbrzycha będzie też startował Patryk Wild. Do tej pory swój start w wyborach ogłosili już Kamil Zieliński z PiS i Andrzej Zibrow. Powoli rysuje się już lista kandydatów w wyborach prezydenta Wałbrzycha. Jako pierwszy oficjalnie poinformował o swojej kandydaturze Kamil Zieliński z PiSu, jako drugi Andrzej Zibrow. Swój start w wyborach zadeklarował też Patryk Wild. Nie będzie żadnych wiceprezydentów, nie będzie żadnych stołków za poparcie, za koalicję. Takich targów nie, ponieważ to właśnie tego typu targi powodowały, że potem wałbrzyska władza znajdowała się w takim zaklętym krągu niemożności. Jak twierdzi Wild, 8 miesięcy temu nowoczesny Wałbrzych rozpoczął proces zmian, który trwa do dziś. Pokazanie mechanizmów, które rządziły tym miastem i które służyły zdobyciu lub utrzymaniu władzy. Drugim elementem to było unieważnienie wyborów, czyli unieważnienie tej władzy, która w taki nieuczciwy sposób była zdobywana. I trzecim elementem, który stoi przed Wałbrzyszanami i do którego odnosi się nasza oferta, to jest wybór niepowiązanego z żadnym politycznym środowiskiem, żadną partią polityczną kandydata na prezydenta. W połowie lipca Wild chce zorganizować warsztaty. Coś na wzór okrągłego stołu, do którego zaprosi mieszkańców i pozostałych kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Wałbrzycha. Taki okrągły stół. Co zrobić, żeby w Wałbrzychu, żeby Wałbrzych znalazł się na ścieżce rozwoju? Bo dzisiejsze pomysły kontynuowane władz miasta w mojej opinii tego rozwoju nie gwarantują. Wild twierdzi, że to on rozpoczął pierwszą walkę z Mobrukiem i że ona nie zniknie, ale nie będzie to jego główny temat kampanii. Podobnie jak cena wody. Szefem sztabu wyborczego Patryka Wilda będzie Paweł Orfin. W wyborach wystartuje również Bogusława Czupryn. Zaistniałam w życiu publicznym, znam problemy naszego miasta i wiem, jak je rozwiązywać i postanowiłam po raz drugi powalczyć o fotel prezydenta miasta Wałbrzycha i tej walki się po prostu nie boję, nie obawiam. Radni miejscy przychylili się do pomysłów Romana Szełemeja dotyczących zmian w polityce mieszkaniowej oraz udzielili absolutorium byłemu prezydentowi Piotrowi Kruczkowskiemu. Choć Piotr Kruczkowski nie jest już prezydentem, radni głosowali nad udzieleniem mu absolutorium.
Pomimo, że ich decyzja w żaden sposób nie wpłynęłaby na obecną sytuację w ratuszu, dyskusje na ten temat wrzały już od dawna. Pierwsze spory pojawiły się podczas obrad komisji rewizyjnej, kiedy to radni WWS-u oraz Prawa i Sprawiedliwości doszukali się nieprawidłowości w budżecie za 2010 rok. Pierwsza rzecz to, jak było powiedziane, wydatki kancelarii prezydenta. Druga rzecz, wydatki związane z promocją miasta i to chyba najbardziej takie bezpośrednio dotyczące Wałbrzyszan czekających na swoje mieszkanie, to są wydatki na remonty mieszkań socjalnych. Celowość i zasadność wydatkowanych pieniędzy jest chyba najważniejsza. Ludzie utrzymują się z zasiłków socjalnych za 500-600 zł, a były prezydent wydaje na obiady, które nie mają żadnego związku z tak naprawdę wypełnianiem jego funkcji. Kruczkowski twierdzi jednak, że budżet za 2010 rok został zrealizowany prawidłowo, a problemy wskazywane przez radnych opozycji wynikają z ich własnych niedopatrzeń. Ja nie znam akurat tego akurat konkretnego przypadku, bo nie uczestniczyłem w pracach komisji, ale tak jak słyszałem dzisiaj na sesji, były racjonalne powody takiego kosztu, ale to widać, że opozycja za bardzo nie mogła w tym wykonaniu budżetu znaleźć takich elementów, które mogliby zaskarżyć. Podczas głosowania nad absolutorium obecny był tylko jeden radny z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej. Natomiast radni PiS udali się przekonać argumentom koalicji PO-SLD i zagłosowali za udzieleniem byłemu prezydentowi absolutorium. Jestem zadowolony, tym bardziej, że nie było specjalnie dyskusji, tylko taka trzeźwa, rzetelna ocena tego, co dokonane zostało w 2010 roku. A to był bardzo trudny rok, bo to był rok szalejącego jednak kryzysu, co widać było po dochodach budżetu gminy Wałbrzych. One gwałtownie nam spadały. Musieliśmy do tego dopasować wydatki i jednocześnie nie zmieniać tego, co jest według mnie najważniejsze, czyli inwestycji. Podczas sesji radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian polityki mieszkaniowej w mieście. Zdaniem pełniącego funkcję prezydenta Romana Szałemeja dzięki nowym uchwałom łatwiej będzie uzyskać mieszkanie do remontu, które następnie będzie można od gminy odkupić za niewielki procent jego faktycznej wartości. Nowe uchwały znoszą wiele barier, które dotychczas uniemożliwiały wielu chętnym możliwość uzyskania takiego mieszkania. Zniesiono górną granicę dochodów. Nie trzeba też być zameldowanym w Wałbrzychu przez 5 lat, by starać się o mieszkanie. Chcemy, aby tych barier nie było, żeby można było zainteresować mieszkaniami w Wałbrzychu osoby spoza Wałbrzycha, przyjeżdżające, chcące się w naszym mieście osiedlić. W niedługim czasie zaprezentujemy cały pakiet zachęt dla osób z wyższym wykształceniem, a najlepiej absolwentów naszych wyższych uczelni, dla osiedlaniem się w Wałbrzychu, rozpoczęciem pracy po skończeniu studiów i również nabywaniem mieszkań. Akceptację Rady Miejskiej zyskały również projekty dotyczące złagodzenia warunków nabywania mieszkań socjalnych z tak zwanego zasobu stałego gminy. Ze zmian najbardziej zadowoleni są radni opozycji, którzy od dawna walczyli o zmianę polityki mieszkaniowej w mieście. Projekty uchwał w tym temacie bardzo zbliżone, które identyczne złożyliśmy w biurze Rady już 2 tygodnie temu. One czekają na swoje procedowanie. Część z nich już po prostu nie będzie procedowana. Natomiast, no, tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy zadowoleni, że projekty zmiany polityki mieszkaniowej są wdrażane w życie, bo to są projekty, z którymi szliśmy do wyborów. Dzięki nowym uchwałom gmina pozbędzie się stałego zasobu mieszkaniowego, który zdaniem wielu radnych i Romana Szałemeja jest zbędnym balastem w miejskim inwentarzu. Uczniowie odebrali świadectwa i na 2 miesiące opuścili szkolne mury. Teraz przed nimi czas błogiego leniuchowania, czyli upragnione wakacje. Przez 10 miesięcy musieli codziennie rano wstawać, pakować do plecaka książki, zeszyty i jechać do szkoły. Trzeba było też uczyć się na kartkówki i sprawdziany. Teraz na 2 miesiące mogą zapomnieć o szkolnych stresach, a swój czas poświęcić na ulubione zajęcia i realizowanie swoich pasji. Mowa o uczniach, którzy dzisiaj odebrali świadectwa i zakończyli rok szkolny. W tym roku kończymy tak nietypowo ten rok szkolny, bo w dniu dzisiejszym, to jest środa 22 czerwca, przed nami wakacje. Mam nadzieję, że zrealizują swoje marzenia uczniowie i wyjadą w miejsca, których chciałyby się znaleźć. I tego im wszystkim życzę. Jakie przedmioty były zmorą dla uczniów? Oczywiście angielski. Dlaczego? Najwięcej było słówek takich nowych, gramatyka najgorsza też była. Największe problemy, myślę, że w szkole troszeczkę oceny jako informatyka takie, no troszeczkę trzeba było poganiać na końcu roku, no ale to chyba każdego czekało.
Kolejny rok szkolny za nami. Pytanie, jak pracę uczniów oceniają nauczyciele. Oczywiście jak co roku pracowali bardzo ciężko i zapracowali na to zakończenie roku szkolnego, na to, żeby przez 2 miesiące odpoczywać, nabierać nowych energii do następnego roku. Myślę, że uczniowie mieli bardzo dużo pracy przed sobą. Materiał jest rozbudowany, zresztą tak jak w większości naszych szkół. I żeby zdążyć przyswoić go sobie w całości, no na pewno trzeba dużo pracy. W tym roku muszę powiedzieć, że w mojej placówce, w mojej szkole uczniowie bardzo dobrze pracowali. W klasach starszych, w klasach 4-6 nikt nie będzie powtarzał klas. Natomiast w klasach 1-3 były przypadki. Galowe stroje, kwiaty i podziękowania dla nauczycieli. Tradycyjnie, ale przyjemnie. Tak wyglądało zakończenie roku w publicznej szkole podstawowej nr 5 w Wałbrzychu. Na zasłużone wakacje pojadą nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele. No oczywiście, wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy na wakacje i właśnie dlatego, że bardzo ciężko pracowaliśmy w ciągu całego roku, zarówno nasi uczniowie, jak i my, co widać po efektach, jakie uczniowie osiągają. Jak młodzież spędzi tegoroczne wakacje? No na pewno nad morzem, nad jakimś jeziorem i też w domu. Wszędzie. Dobrze się bawić, wykorzystać ten czas, żeby odpocząć troszeczkę od szkoły, od życia codziennego. No i powrócić we wrześniu do liceum. My życzymy udanych wakacji i przypominamy o ofertach przygotowanych dla młodzieży, która wakacje spędzi w mieście. Wakacje właśnie się rozpoczęły. Warto zatem pomyśleć, gdzie je spędzić. Od kilku lat dużą popularnością cieszą się wycieczki zagraniczne. Gdzie zatem w tym roku warto pojechać i co warto zwiedzić? Więcej informacji w materiale Agnieszki Nowak i Przemysława Tokarskiego. W czasach PRL-u wyjeżdżało się głównie nad polskie morze. Takim wakacyjnym centrum było m.in. Trójmiasto. Koncerty, festiwale, spacery po plaży, zbieranie muszli czy podziwianie zachodów słońca. Wyprawy na Hel, do Jastarni i słynne chałupy, o których śpiewał Zbigniew Wodecki. Tak kiedyś spędzano wakacje. Jednak od dłuższego czasu coraz więcej osób w czasie wakacji wyjeżdża za granicę, głównie ze względu na pogodę, która u nas jest raczej niepewna, i koszty. Jednak bardziej za granicę. Lepiej się sprzedaje ze względu na to, że no, nasze morze jest cudowne i piękne, ale niestety pogoda jest kapryśna i cenowo jednak też w tej chwili można oferty niekiedy za granicą kupić taniej niż tutaj w Polsce. Gdzie zatem w tym roku warto pojechać? Obecnie Turcja, która bardzo skorzystała na tym, co się działo w Egipcie i w Tunezji w okresie zimowym. No ale też i Egipt w tej chwili już wraca do łask tutaj klientów. Później Tunezja, no i później jeszcze Hiszpania, Grecja i Europa na wycieczkach objazdowych. W tym roku mniejszą popularnością cieszy się na przykład Tunezja. Ale wakacje to także najlepszy czas dla biur podróży. Największy wzrost odnotowujemy tradycyjnie już od połowy czerwca do połowy września, czyli okres gorący, ten wakacyjny. Wiele osób za granicę wyjeżdża nie tylko podczas wakacji. Tu ważną rolę odgrywają ceny, które poza sezonem są niższe. A jak one kształtują się w wakacje? Znaczy no, oferty na last minute no, już są to takie no, w zasadzie przeceny, czyli no, generalnie od takiej ceny katalogowej no to jest to średnio w tej chwili 20-30%. No jest to już okres wakacyjny, więc jakichś takich bardzo super niskich cen no już nie odnotowujemy. Aczkolwiek no mówię, no Egipt na przykład jest bardzo konkurencyjny cenowo w porównaniu do innych sezonów i innych kierunków. A gdzie wakacje spędzą wałbrzyszanie? Polskę nad morze raczej. Dlaczego? Teraz trochę się poprawiły te standardy w Polsce, no i wydaje mi się, że jest lepiej i taniej. No wakacje na pewno trochę w Polsce, natomiast jeśli chodzi o zagranicę, to polecam Węgry, szczególnie tereny, tutaj Balaton. Wakacje w Polsce. Dlaczego? Bo mieszkam za granicą i pracuję, także wolę Polskę. Kalendarzowe lato już się rozpoczęło, wakacje również. Teraz potrzebny jest tylko pomysł, jak i gdzie je spędzić. Pełniący funkcję prezydenta Roman Szełemej spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Nowe Miasto. Było to kolejne spotkanie Romana Szełemeja z mieszkańcami Wałbrzycha. Przypomnijmy, że wcześniej Szełemej był na Podgórzu, Sobięcinie, Piaskowej Górze i Białym Kamieniu. Takie spotkania powinny być częste, powinny być organizowane chyba regularnie. Impuls do tego, żeby się spotkać z mieszkańcami poszczególnych dzielnic, to była naturalna moja reakcja w momencie, gdy przyszedłem do ratusza i stwierdziłem, że powinienem, mimo tego, że znam miasto, posłyszeć od mieszkańców, co tak naprawdę ich boli, czy co jest najważniejsze. Każde spotkanie to przede wszystkim pytania mieszkańców poszczególnych dzielnic, co zrobić, by było lepiej i jak rozwiązać problemy, z którymi się borykają. Dla Romana Szełemeja bezpośredni kontakt z ludźmi wiele rzeczy ułatwia i upraszcza. Ja w ogóle jestem
zwolennikiem takiej, bym powiedział, bezpośredniego zarządzania, bez pośrednictwa szczebli urzędniczych, choć one z punktu widzenia prawnego są oczywiście konieczne. Podczas spotkań z mieszkańcami Szołemej wskazuje na to, że Wałbrzych jest niestety trochę podzielony. Mamy dzielnice starsze, w których dominują problemy mieszkaniowe, sanitarne, problemy takie, bym powiedział, no zupełnie podstawowe, fundamentalne, i mamy dzielnice lepiej zorganizowane, takie jak Podzamcze, Biały Kamień, czyli dzielnice nowsze, gdzie problemem jest spędzanie wolnego czasu, gdzie problemem jest być może trochę lepsze zorganizowanie terenów zabawowych. Również ważne problemy, ale jakby innej natury. To kolejne spotkanie Szołemeja z mieszkańcami. Pytanie, jak oceniają je wałbrzyszanie? Są potrzebne takie spotkania, aczkolwiek wiadomo, że pracy w Wałbrzychu jest na bardzo dużo lat, ale takie podstawowe rzeczy, które dręczą nas, mieszkańców, chociażby właśnie sama czystość, jest naprawdę ważna. Przypominamy także, że zaplanowane na 24 czerwca spotkanie z mieszkańcami Szczawienka odbędzie się 1 lipca. Zmiany czekają takie instytucje jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Zarząd Dróg i Komunikacji. MOPS otrzymał do realizacji nowe zadania, natomiast ZDIK już wkrótce zostanie połączony z innymi instytucjami zajmującymi się utrzymaniem czystości w mieście. Podczas sesji Rady Miasta podjęto uchwałę, na mocy której od 1 sierpnia Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego, Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Wydział Infrastruktury skonsolidowane zostaną w jeden podmiot z uproszczoną administracją. Dzięki temu za porządek na drogach odpowiadać będzie wyłącznie jedna instytucja. Cała droga decyzyjna związana z uporządkowaniem miasta będzie drogą wewnątrz jednego zakładu, a nie pomiędzy różnymi instytucjami. Mam nadzieję, a nawet pewność, że ta zmiana spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania tych trzech instytucji. Wiadomo już, że za kierowanie nowym podmiotem odpowiadać będzie jeden dyrektor, który docelowo nazwany będzie gospodarzem miasta. Nie wiadomo jeszcze, kto nim będzie. Połączenie tych trzech podmiotów oznacza również zmiany kadrowe, jednak Roman Szołemej uspokaja, że znaczna część pracowników może być spokojna o pracę. Oni przejdą w większości do nowego zakładu, natomiast oczywiście uproszczeniu ulegnie aparat administracyjny. Obecny na sesji dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji Andrzej Piękny odmówił nam komentarza w tej sprawie. Zmiany nastąpią również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który przejmie wszystkie zadania z zakresu spraw społecznych i socjalnych, między innymi takich jak przyznawanie stypendiów socjalnych dla uczniów. Oraz świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i dochodzenie od dłużników alimentacyjnych. Czyli w tej chwili wszelkie świadczenia o charakterze socjalnym będą już w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Urbańska zapewnia, że mieszkańcy, którzy korzystają z tych świadczeń, nie odczują żadnej różnicy. Natomiast wnioski o świadczenia, pomoc materialną dla uczniów we wrześniu postaramy się jak najbardziej zminimalizować biurokrację i jeżeli będzie to tylko możliwe, składać w szkołach, żeby uczniowie jak najmniej odczuli problemów. Natomiast trzeba zaznaczyć, że są to świadczenia dla osób, które i tak korzystają z pomocy społecznej. W związku z powyższym również przez pracownika socjalnego będzie można składać wnioski o pomoc materialną dla uczniów. Wszystkie uchwały przyjęte przez radnych w zakresie zmian w funkcjonowaniu podmiotów, które podlegają pod Urząd Miejski, mają na celu uszczuplenie administracji i ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem wielu zadań na rzecz mieszkańców. Serowe przysmaki, piwo, kiermasz rękodzieła, muzyka, śmiech i piękna pogoda. Tak bawili się wszyscy ci, którzy odwiedzili Dziećmorowice podczas tegorocznego festiwalu sera. Na stołach można było znaleźć przeróżne przysmaki zrobione z sera. Podstawą serniczków jest ser biały. Dodatki to ziemniaki, mąka ziemniaczana, mąka pszenna, jajko, sól. To jest takie coś, farsz podobny do pierogów ruskich, tylko się smaży je na oleju, podaje się na ciepło. Trochę pracy było z przygotowaniem, z tym wszystkim, ale opłaciło się. Prace konkursowe oceniało jury, które nie miało łatwego wyboru. Przy ocenie liczył się przede wszystkim smak. Walory smakowe to jest dla nas najważniejsze, ale również w drugim rzędzie dekoracja, sposób podania, no bo zawsze lepiej smakuje, jak jest podane ładnie. Na moim stole jest rolatka serowa z białym serem, serem camembert i z parmezanem, a dodatki to są tutaj, jest papryka kolorowa. Skąd pomysł na przygotowanie? No
podpatrzyłam, wyszukałam z gazetki. Podczas festiwalu sera, jak sama nazwa wskazuje, to właśnie sery cieszyły się największym zainteresowaniem, a było z czego wybierać. Są sery pleśniowe, które mają 4-5 miesięcy. Są sery takie, o, jak te na przykład tutaj, które mają już roczek, robione w czerwcu w tamtym roku. Są sery typu, o, taka właśnie gouda z kozieradką. To są sery smakowe z dodatkiem i wszystkie są ekologiczne. Była też zupa serowa, ale pani Jadwiga nie chciała nam zdradzić, jak się ją przyrządza. Na pewno ser. Zaraz, co jeszcze? Trochę pracy. Nie zabrakło też gości z Węgier, którzy częstowali swoimi potrawami i przysmakami i chętnie zdradzali sekrety ich przyrządzania. Musi tak kręcić, żeby mięso się nie przylepiło na dół, a jak tak kręci, to się nie przylepi, a jakby łyżką to on pomieszał, to na pewno by się przykleiło. Uważam, że wszystkie są wspaniałe potrawy, trudno ocenić, bo naprawdę są wszystkie wspaniałe, a w tym roku tutaj węży się delegacja węgierska z Harakatony. Festiwal sera wielu osobom kojarzył się z rodzimością i polską tradycją, zwłaszcza rolnikom. Te tereny górsowik, pod których znajdujemy się, sprzyjają bardziej właśnie produkcji, hodowli bydła, czy tam kóz, czy owiec i produkcji sera, bo w końcu jesteśmy na festiwalu sera, niż przewracanie ziemi, która jest po prostu w tych rejonach nieekonomiczna. Nie? Czyli to jest jedyna droga, że te, zresztą jak spojrzymy, są wkoło tylko trawy, no i powinny być przerobione na to mleczko i na ten serek, którym się tutaj wszyscy degustują i zachwycają. Tegoroczny festiwal sera można zaliczyć do udanych, zwłaszcza, że dopisała nie tylko pogoda, ale też frekwencja. Nowe ścieżki turystyczno-edukacyjne i remont obiektów w Karpaczu. To tylko niektóre elementy projektu realizowanego przez Karkonoski Park Narodowy i jego odpowiednik po czeskiej stronie. Kolejne atrakcje służą już odwiedzającym. W Karpaczu oficjalnie otwarto dwie nowe ścieżki Karkonoskiego Parku Narodowego – Dolina Wilczego Potoku i Geoturystycznej we wschodnich Karkonoszach. Nie obyło się bez tradycyjnego przecięcia wstęgi. Nowe ścieżki po raz pierwszy przeszli uczniowie szkoły podstawowej z Karpacza wraz z autorami ścieżek i pracownikami Karkonoskiego Parku Narodowego. Dwie ścieżki przyrodnicze biegnące we wschodniej części Karkonoskiego Parku Narodowego, które są poświęcone atrakcjom geoturystycznym, czyli elementom geologicznym, które no, tutaj dominują w części wschodniej Karkonoszy, i druga ścieżka typowo przyrodnicza, prezentująca środowisko przyrodnicze Wilczego Potoku, zlokalizowana w niższych partiach Karkonoszy, prezentująca ekosystemy leśne, nieleśne, gatunki roślin i zwierząt. To są ścieżki, na których turyści będą mogli się dowiedzieć wszystkiego o geoatrakcjach Karkonoszy, czyli geologii, geomorfologii tych gór, która jest niezwykle ciekawa, a także zapoznać się z faunistycznymi i florystycznymi ciekawostkami tutaj tych terenów w okolicy Wilczej Poręby. Podczas wczorajszej wycieczki nie mogło oczywiście zabraknąć krótkich prelekcji dotyczących nowych ścieżek i tego, co prezentowane jest turystom na tablicach informacyjnych. Geoturystyka jest nową odmianą, można powiedzieć, turystyki i polega na tym, że wędrując na przykład po górach, podziwiamy różne ciekawe elementy związane właśnie z geologią, czyli oglądamy różne ciekawe skałki, wodospady, miejsca występowania przepięknych minerałów. Ludność zamieszkująca karkonoskie osady już od czasów średniowiecza zajmowała się poszukiwaniem i zbiorem leczniczych roślin, a następnie przygotowywaniem z nich medykamentów na rozmaite dolegliwości. Nowe ścieżki turystyczne są jednym z elementów projektu europejskiego realizowanego wspólnie przez parki po polskiej i czeskiej stronie, który ma na celu rozwój infrastruktury turystyczno-edukacyjnej obu parków narodowych. Kolejnym etapem jest remont zabytkowego obiektu przy ulicy Leśnej w Karpaczu, który zostanie wykorzystany na cele edukacyjne KPN-u. Turyści będą się tutaj mogli zapoznać z ekspozycją geologiczną i geomorfologiczną o tych terenach, tutaj szczególnie o wschodnich Karkonoszach, ale także będzie tutaj ogród ziół i krzewów karkonoskich, gdzie turyści będą mogli zobaczyć na żywo rośliny lecznicze Karkonoszy, a także nawet zerwać je i zrobić z nich własnoręcznie mieszanki w sali warsztatowej tutaj w tym budynku. Jest to piękny, historyczny budynek, śląska chata ze wspaniałą architekturą. I budynek ten będzie otwarty w przyszłym roku. Kolejnym elementem tego projektu jest
ogród ziół karkonoskich. Ogród ten powstaje obok budynku. W ogrodzie tym będziemy prezentować przepiękne rośliny karkonoszy, które były w przeszłości wykorzystywane do produkcji ziół. Przewodniki do nowych ścieżek Karkonoskiego Parku Narodowego dostępne będą od sierpnia bieżącego roku. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Dwie najważniejsze partie polityczne nie przedstawiły jeszcze swoich kandydatów na prezydenta Wałbrzycha. W przypadku Platformy Obywatelskiej tego kandydata zwyczajnie nie będzie, bo wszystko wskazuje na to, że platformersi poprą Romana Szałemeja, który startuje z własnego niezależnego komitetu. De facto jest to kandydat Platformy Obywatelskiej. Oficjalnie jednak jako taki nie figuruje. Także na lewicy w SLD trwają ostatnie rozmowy. Nie wiadomo jeszcze, nie zostało podane do publicznej wiadomości, kto będzie reprezentował SLD w wyścigu o prezydencki stołek. Mówi się nawet, że SLD mogłoby poprzeć Mirosława Lubińskiego, ale co się okaże, poczekamy, pożyjemy, zobaczymy. Ubiegły tydzień pod względem kulturalnym był takim swego rodzaju tygodniem przejściowym, ponieważ z jednej strony nasze teatry, zwłaszcza teatr dramatyczny, zakończył sezon. Nasza filharmonia również zakończyła Carminą Buraną sezon artystyczny. Czekają nas wyłącznie niewielkie koncerty kameralne, no i przedstawienia tylko i wyłącznie w plenerze. W tym tygodniu wałbrzyskie instytucje i instytucje miast ościennych określiły, jakie nas czekają imprezy wakacyjne dla naszych dzieci. Wczoraj zaczęły się teatry uliczne w Jedlinie Zdroju, potrwają aż do niedzieli. Wiele ciekawych przedstawień będzie można zobaczyć. Wystąpią tam aktorzy z Czech, z Białorusi oraz różne grupy teatralne z Polski. Mamy też wiele imprez sportowych, między innymi w Boguszowie Gorcach Sudecka Setka. Moi Państwo, również Noc Kościołów, koncerty zapowiedziano między innymi w Kłodzku oraz w Świdnicy. Tak więc ten weekend będzie niezwykle bogaty w wydarzenia, a już od poniedziałku zaczną się imprezy oraz zajęcia wakacyjne. Także zapraszam do uczestnictwa w kulturze. Dobra wiadomość dla kierowców z Wałbrzycha, którzy co prawda od 1 lipca będą musieli się strasznie męczyć, usiłując przejechać przez drogi Piaskowej Góry. Natomiast po dwumiesięcznym remoncie odcinek ulicy Wyszyńskiego i niżej zyska zupełnie nowe oblicze. Będzie nam się jeździło łatwiej, przyjemniej. Mam nadzieję także, że słowa dotrzyma Dolnośląska Dyrekcja Dróg i Autostrad i wyremontuje nam drogę krajową numer 35. Tak, żebyśmy już po wakacjach mogli przyjemnie, bez wstrząsów, bez narzekania na dziury, przejechać przez Wałbrzych. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym o godzinie 17:15.